Jeździ się tak sobie, ocenia nowe służbowe auto Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk. Zakupiona niedawno Skoda Superb dotarła do suwalskiego ratusza. Władze miały już trochę czasu, aby przetestować nowe auto. Dziś zapytaliśmy prezydenta, co myśli o nowym samochodzie, który zastąpił wysłużonego Peugeota 807. Dobry standard i przyspieszenie, ale kierowca siedzi niżej, ocenił włodarz. Tak sobie się jeździ. Zobaczymy, w jak kwestiach bezpieczeństwa, bo to jest samochód, który jest dobry. W dobrym standardzie wykonany, natomiast ma dobre przyspieszenie, natomiast kwestie chociażby kierowca siedzi troszeczkę niżej, no, to jest myślę w gorszych warunkach niż w Peugeocie. Za nową Skodę miasto zapłaciło nieco ponad 100 tysięcy złotych. Władze zdecydowały się na zakup, bo wcześniejszy ratuszowy samochód coraz częściej się psuł. W ciągu 6 lat użytkowania wóz przejechał prawie 250 000 km, a w ciągu ostatnich 3 lat jego naprawy pochłonęły już 30 tysięcy złotych. Nasz budżet jest budżetem takim niezbyt wydajnym. Z tej strony finansowej także te 100 tysięcy złotych, które wyłożyliśmy na zakup tego nowego samochodu, nie jest ponad nasze możliwości, a z drugiej strony pokazuje również, że kilka razy oglądamy każdą złotówkę, zanim ją wydatkujemy. Nie wiadomo jeszcze, jak prezydent zagospodaruje wysłużonego Peugeota. Wiadomo natomiast, że w nowym aucie problem mogą mieć wysocy podróżni. Przykładowo prezydent nie kryje, że jego zastępca Łukasz Kurzyna będzie musiał jeździć z przodu, bo z tyłu dotyka głową sufitu. Osoby wyższe mają problem, znaczy dotykają głową do sufitu, no ale no, to jest Skoda, ale jakoś muszą poruszać się, najwyżej z przodu będzie jeździł.